No to tak, mamy drobną niedogodność po drodze. Przejechaliśmy połowę drogi i niestety coś, co mu się często zdarzało, czyli jak chodzi na zimno, jest spoko, ale jak się nagrzeje do pełnej temperatury, to zaczyna przerywać i gasnąć, także podejrzewam, że to jest czujnik temperatury główny, z czym on miał już problemy, on nie podaje błędu, ale to jest dokładnie ten tu czujnik temperatury. O, tiu. On już miewał z tym wcześniej problemy, więc to może oznaczać, że to jest problem z samym ECU. No ale dobra, zaraz mam jeden nowy, zaraz go na szybko wymienię i zobaczymy, czy to mu pomoże. No więc tak, krok do przodu, krok do tyłu, niestety, a raczej dwa kroki do tyłu. Mam już auto pod domem. Trochę wgiąłem maskę przy zamykaniu. O, widać zresztą. Ale to się naprostuje. Dlaczego krok do tyłu? Przejechanie 12 km zajęło mi 1,5 godziny i zużyło 1/4 baku. Bo niestety, ale na zimno chodziło wszystko spoko, natomiast jak dostał temperatury, no to nie chce utrzymać wolnych obrotów. Także teraz do domu, kawusia i będziemy się widzieć w następnych odcinkach, bo to niestety nie koniec pracy.